Cześć, przejdę od razu do rozkodowania tytułu. Otóż do historii komputerowego gryzonia można podejść na dwa sposoby. Na szybko powiedzieć kto i kiedy, albo sięgnąć głębiej. Ale będzie to oznaczało, że duża część materiału nie będzie tak naprawdę o myszce, ale w zasadzie o początkach komputerów, GUI i internetu. Tutaj muszę zaznaczyć, że wariant pierwszy to naprawdę krótka historia, którą można skrócić do jednego akapitu. A bez skracania uzbierałaby się może strona tekstu. A że nie mam zwyczaju robić tak krótkich materiałów, wybrałem wariant drugi. Teraz po napisaniu całości jestem przekonany, że aby dobrze opowiedzieć krótką historię myszki, trzeba sięgnąć trochę dalej, aby właściwie oddać realia, w których komputerowa mysz powstała. Jednak historia internetu to zdecydowanie temat, który zasługuje na swój dedykowany klip. Dlatego tutaj wiele rzeczy omijałem, tak aby zostawić sobie jak najwięcej mięsa na materiał właściwy. Zaczynamy. Był 1946 rok. Wtedy to Uniwersytet Stanforda powołał do życia byt o nazwie SRI, akronim od Stanford Research Institute. Była to placówka badawczo-naukowa z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii. Co ciekawe, pomysł na stworzenie takiego ciała pojawił się już w 1920 roku, ale na drodze stanął tzw. Wielki Kryzys, a potem II Wojna Światowa. Twórcy SRI już w chwili powołania jednostki chcieli, aby poszerzała ona wiedzę naukową i przynosiła korzyści ogółowi społeczeństwa, nie tylko studentom Uniwersytetu Stanforda. Naukowcy zrzeszeni w instytucie byli ekspertami w wielu dziedzinach, często przełomowych. Dla przykładu, to SRI badało, czy roślina gwajula srebrzysta, co ważne roślina, która rośnie w Stanach, jest dobrym źródłem do pozyskania kauczuku. Okazało się, że tak, ale badano to pod kątem braków kauczuku spowodowanego II wojną światową i kiedy się za to zabrano, to problem właściwie już nie istniał i bardziej opłacało się importować kauczuk z zagranicy. Dzisiaj roślina ta jest używana głównie do produkcji rękawiczek lateksowych hipoalergicznych. SRI to również pionierzy w kwestii ochrony środowiska. To oni jako pierwsi zwrócili uwagę świata na zanieczyszczenie powietrza. Już w 1949 roku zorganizowali w tej sprawie sympozjum, na którym obecni byli politycy i naukowcy. 6 lat później Kongres Stanów Zjednoczonych pochylił się nad ustawą o kontroli zanieczyszczenia powietrza. W gronie naukowców byli też ekonomiści. To oni przeprowadzili wszelkie wyliczenia, symulacje i prognozy na zlecenie braci Disney i zaproponowali, aby ich Disneyland zbudować w Anaheim, a nie jak chcieli bracia Roy i Walt w miejscowości Burbank. Reasumując, skupiali i cały czas skupiają specjalistów z wielu dziedzin. Nawet Siri, znana wszystkim asystentka od Apple, też miała swój początek w SRI. Z czasem Instytut zaczął powoływać dedykowane placówki i tak powstało Centrum Sztucznej Inteligencji, Artificial Intelligence Center, czy, co nas interesuje bardziej w tej historii, Augmentation Research Center, co na nasz język tłumaczy się chyba jako Centrum Badań Augmentacyjnych. Mówię chyba, bo w całym polskim internecie znalazłem jedno wystąpienie takiego hasła, a konkurencyjne Centrum Badań Augmentacji ma całe dwa wystąpienia. Zauważyłem, że w większości opracowań autorzy idą na łatwiznę i po prostu tego nie tłumaczą. Oto kilka propozycji, wybierzcie tę, która podoba się Wam najbardziej. Ja w dalszej części będę używał akronimu ARC. Co ciekawe, nazwa ta została przyjęta dopiero w 1969 roku. Wcześniej Instytut nosił nazwę Centrum Badawcze Rozszerzonego Intelektu Ludzkiego. W tym miejscu żegnamy się z Instytutem Badawczym Stanforda i przerzucamy uwagę właśnie na ARC. Dodam jeszcze, że w 1970 roku dojdzie do odłączenia się SRI od Uniwersytetu Stanforda. Po części powodem była wojna w Wietnamie i nastroje wśród naukowców z właściwie wszystkich placówek naukowych skupionych przy uniwersytetach. Otóż nierzadko takie placówki były w dużej mierze zasilane środkami z DARPA czy innych militarnych źródeł. Na przykład te badania nad kauczukiem sponsorowane były przez chwilę przez Biuro Badań Morskich, które z kolei jest częścią Departamentu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.
Naukowcy postulowali, że skoro przeprowadzają badania z pieniędzy od wojska, to działają tak naprawdę w kompleksie wojskowo-przemysłowym. I tak w 1970 dochodzi do usamodzielnienia się omawianego instytutu, a 7 lat później akronim SRI po dodaniu słowa International stanie się oficjalną nazwą organizacji. Czy te działania sprawiły, że naukowcy nie byli zasilani pieniędzmi od ludzi w mundurach? Nie. Wróćmy jednak do ARC. Kierownictwo nad nowym tworem objął pan Douglas Engelbart, a placówka została powołana do życia w latach 60., prawdopodobnie w 1962 roku. Choć można znaleźć informacje, które sugerują 1960 rok oraz 1964. Ów pan w roku 1950 uświadomił sobie, że w zasadzie to nie ma żadnych planów na przyszłość, oprócz tych oczywistych: stabilna praca, rodzina i szczęśliwe dożycie starości. Ambicje nie pozwalały mu jednak zostać przy tak banalnym planie. Postanowił zrobić coś dla ludzkości, a drogą do poprawy życia wszystkich ludzi miały być komputery. W latach 50. znany bardziej jako ciekawostka. Wcześniej, bo zaraz po wojnie w 1945 roku natrafił na artykuł niejakiego Vannevara Busha zatytułowany As We May Think, czyli Jak Możemy Myśleć. Tekst był otwartym listem do naukowców z sugestią, że po Wielkiej Wojnie powinni oni skupić uwagę na ułatwianiu innym dostępu do wiedzy. W artykule możemy przeczytać wizję pewnej maszyny. Wyobraź sobie urządzenie do indywidualnego użytku, które jest rodzajem zmechanizowanego, prywatnego archiwum i biblioteki. Potrzebujemy nazwy. Losowo niech będzie to Memex. Memex to urządzenie, w którym dana osoba przechowuje wszystkie swoje księgi, zapisy czy korespondencję i które jest zmechanizowane, aby można było obcować z nim z szybkością i elastycznością. To rozbudowane, intymne uzupełnienie jego pamięci. Tak się składało, że Douglas podczas swojej służby w wojsku pracował przy radarach. Miał więc w tyle głowy, że informacje mogą być wyświetlane na ekranie. Nie ma to żadnego związku z tą historią, ale nie mogę nie wspomnieć o tej reklamie, która była umieszczona obok kolumny z artykułem. Rok 45, proszę państwa. Czy wierzysz, że bicie dzieci daje dobre rezultaty? I mamy tutaj trzy scenariusze. Możliwe, że bijesz dziecko niepotrzebnie i po prostu dałeś mu za mocny środek na przeczyszczenie. Zanim przydzwonisz dziecku miotłą, upewnij się, czy środek na rozwolnienie, jaki mu podałeś, nie jest za słaby. Exlax nie jest ani za mocny, ani za słaby. Złoty środek. Dzięki Exlax bicie dziecka nie będzie potrzebne. Bush w swoim artykule opisuje też mechanizm, który w praktyce był hipertekstem. W tekście linki nazywane są mianem szlaki asocjacyjne, ale samo określenie link też pada. Innymi słowy, był to PC-t z dostępem do internetu. Tylko przypomnę jeszcze, że był 1945 rok. C64 pojawi się na rynku za 37 lat, a Windows 95 za 50. Warto wiedzieć, że wymyślenie terminu hipertekst jest przypisywane Tedowi Nelsonowi, który w latach 60. rozwijał projekt o nazwie Xanadu, ale to historia na inną okazję. Wtrącę jeszcze, że panowie Nelson i Engelbart przyjaźnili się. Engelbart zachował kopię artykułu, który był opublikowany w magazynie Atlantic, choć jego artykuł był przedrukiem z innej gazety, ale nie jest to istotne. Artykuł schował do szuflady i wrócił do niego po latach, dopisując swoje uwagi. Zachowała się kopia tego konkretnego egzemplarza z widocznymi uwagami Engelbarta. Umieszczam link do PDF-a w opisie. Warto zapoznać się z tym artykułem, choć czytanie do najprzyjemniejszych nie należy, bo niestety jakość skanu jest fatalna. Umieszczam też link do wersji tekstowej bez uwag Engelbarta. Co ciekawe, w 1995 roku stworzona została wizualizacja Memexa, którą widzicie na ekranie. Warto zwrócić uwagę na to, że magazynem danych miał być mikrofilm. Możemy spędzić naprawdę dużo czasu na studiowaniu poczynań Douglasa, a dodam, że pracę w serii zaczął już w 1957 roku, czyli kilka lat zanim zaczął prowadzić swoje laboratorium i już w tak krótkim czasie dorobił się kilkunastu patentów. Kulminacją pracy Engelbarta będzie system NLS, system, który był inspirowany artykułem Vannevara Busha.
Pomysły, jakie miał zespół Engelbarta, wyprzedzały świat technologiczny o całe dekady, a wszystkie te pomysły miały być częścią systemu NLS, co było akronimem od Online System. Był to zestaw do kolaboracji, w skład którego wchodził komputer z oprogramowaniem i peryferiami. Trzeba jednak zaznaczyć, że w ramach NLS twórcy nie próbowali zbudować swojego komputera, a zamiast tego chcieli wykorzystać to, co było dostępne na rynku. Jednym z pierwszych kandydatów była maszyna o nazwie 160A produkcji Control Data Corporation. To 12-bitowe cudo miało swoją premierę w 1960 roku, a cena wejściowa wynosiła po przeliczeniu na złotówki i po uwzględnieniu inflacji jakieś 3 360 000 zł. Maszyna okazała się jednak zbyt ograniczona i szybko zmieniono ją na CDC model 3100. Ten komputer był jeszcze droższy, kosztował po przeliczeniu i uwzględnieniu inflacji jakieś 4 miliony złotych. Najwyraźniej ten potwór z 96 kilobajtami pamięci również był niewystarczający i kolejny raz zespół przesiadł się na finalną już maszynę, którą był Scientific Data System model 940. Był to system typu time sharing, czyli użytkownicy mogli łączyć się z maszyną z pomocą terminali i korzystać z niej w tym samym momencie. W tym konkretnym przypadku takich maszyn klienckich mogło być 16. Pieniędzy na cele badawcze nie brakowało. Po publikacji Engelbarta z 1962 roku zatytułowanej Augmentacja ludzkiego intelektu – ramy koncepcyjne. Wiele większych firm chciało zainwestować w Douglasa i jego zespół, ale największym sponsorem była Amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych, w skrócie ARPA, obecnie znana pod akronimem DARPA. To D na początku oznacza Defense. To dokładnie ci sami ludzie, którzy są odpowiedzialni za ARPANET. Co ciekawe, ARC było drugim węzłem ARPANETu. Oprócz badań Douglasa sfinansowali też m.in. opracowanie protokołu TCP/IP. W skrócie, to w nich możemy doszukiwać się początku internetu. Okej, długi, ale konieczny wstęp za nami. Choć nic na to jeszcze nie wskazuje, to ten materiał jest cały czas historią pierwszej myszki komputerowej. Mamy więc pana Douglasa Engelbarta, mamy komputer SDS-940, mamy system NLS i brakuje nam jeszcze jednej osoby kluczowej dla tej historii. William Kirk English, albo Bill English, jak sam się przedstawiał, był elektrotechnikiem, tak jak jego ojciec. Ukończył studia na Uniwersytecie Kentucky. Panowie poznali się, kiedy Bill pracował nad pamięciami ferrytowymi w SRI. Kiedy powstało ARC, Bill był pierwszą osobą, która dołączyła do Douglasa. Zespół składał się głównie z ludzi młodych, często jeszcze studiujących, a programiści stanowili dużą jego część. Rozwijając stworzony system, zespół szybko ocenił, że klawiatura nie wystarczy, aby zrealizować wizję nakreśloną przez Douglasa. Zanim zdecydowano się na rozwiązanie w postaci myszki, testowano różne inne urządzenia sterujące, dostępne już na rynku. Między innymi takie, które montowało się na głowę. A duże nadzieje pokładano w tablecie, który był już wtedy znany za sprawą firmy Rand. Douglas wspomina: myśleliśmy, że pożyczą nam jeden egzemplarz. Odpowiedzieli: nie mamy tyle. Najbardziej zaskakującym gadżetem, jaki brano pod uwagę, był... chyba nie ma na to nazwy, w każdym razie użytkownik sterował kursorem z pomocą kolana. Engelbart zaczął myśleć nad jakimś swoim urządzeniem peryferyjnym, a inspirację czerpał z planimetru. Przyrząd ten został opracowany już w 1814 roku przez Johanna Martina Hermana, jeśli wierzyć źródłom zagranicznym. Otóż według dodatku do Gazety Lwowskiej o nazwie Rozmaitości z 1822 roku, to Polak niemieckiego pochodzenia, Juliusz Kolberg, jest wynalazcą planimetru. Warto podkreślić, że projekt z 1814 roku był tylko tym projektem. Kolberg podobno zbudował planimetr już w 1820 roku i miał on dodatkowo szersze zastosowanie niż urządzenie z projektu Hermana. Niestety jego postać jest pomijana w zagranicznych opracowaniach, nawet w książkach, jakie napotkałem, jego wkład w udoskonalenie planimetru jest pomijany. Planimetr był zatem bazą do stworzenia myszki, ale jest to tylko jedna część. Druga część to coś, na co dzisiaj mówimy kursor, choć Engelbart wymyślił sobie inną nazwę – bug. Pierwsza wzmianka o myszce w notatkach Douglasa pochodzi z 14 listopada 1963 roku. Już następnego dnia dodał kolejną notatkę i od czasu do czasu dopisywał po kilka uwag.
Jakiś czas później zespół podjął się opracowania urządzenia wskazującego na zlecenie NASA. Jednak Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni miała jeden wymóg. Urządzenie nie mogło być częścią całego systemu, a być niewielkim peryferium. Za materializację planów Engelbarta odpowiadał English. Już w 1964 roku urządzenie było gotowe. Chyba. Ponownie różne źródła, w tym główni zainteresowani, podają czasami sprzeczne daty. Ale 64 wydaje się najbardziej prawdopodobnym rokiem. W każdym razie Smithsonian podaje taki właśnie rok. Wyniki prac przesłano od razu do NASA. W raporcie do agencji zatytułowanym Komputerowo wspomagane sterowanie wyświetlaczem możemy przeczytać, że zespół z góry zakładał, że opracowane urządzenie nie będzie działać samodzielnie i że klawiatura będzie koniecznym akcesorium. Pierwsza wersja gadżetu miała tylko jeden przycisk, ale szybko dodano kolejne dwa. A dlaczego poprzestano na trzech? People ask me once in a while, how did you settle on three buttons? And I said, well, that's all we could get on. Exactly right. Wasn't room for any more. I tak powstała mysz komputerowa. Urządzenie zostało zamknięte w drewnianej obudowie i posiadało dwa koła połączone z potencjometrami. Choć panowie z programu Dad Mitchell and Weblook przedstawili inną wersję wydarzeń. Ah, Barbieri. What news? Another invention? Yes, my lord. The greatest yet. I suspected as much. Very well, proceed. Ah, you've invented the wooden mouse. Link do pełnego sketchu w opisie. W 1967 roku złożono wniosek patentowy, a w nim gadżet nosił nazwę Wskaźnik położenia XY dla systemu wyświetlania. Bill i Douglas wspominają, że urządzenie bardzo szybko podbiło serca całego zespołu, bo choć każdy z nich mógł korzystać z dowolnego dostępnego urządzenia wskazującego, które były wcześniej testowane, to i tak wszyscy wybierali myszkę. Pięciu czy sześciu z nas było zaangażowanych w testy, ale nikt nie pamięta, kto zaczął nazywać to myszką. Dziwię się, że ta nazwa się przyjęła, powiedział Douglas w wywiadzie dla Wired z 2004 roku. I choć oficjalnie nikt nie pamięta, jak powstała nazwa, której dzisiaj używamy, nawet twórcy, to w książce What the Dormouse Said Johna Markoffa znalazłem fragment, w którym autor wspomina Rogera Batesa, jednego z członków ARC. Wedle jego pamięci nazwa myszki wzięła się z tego, że na kursor mówiono CAT. CAT, czyli kod, było akronimem, ale Bates nie pamięta, jak go rozwinąć. Mając urządzenie wskazujące, mając system NLS i przede wszystkim mając wizję, zespół postanowił podzielić się tym ze światem. Na pierwszy publiczny pokaz wybrano wydarzenie o nazwie Joint Computer Conference. Impreza miała miejsce w San Francisco 8 grudnia 1968 roku. Było to jakieś 50 km od Menlo Park, gdzie znajdował się komputer ARC. Douglas zaprezentował system NLS, jak pracuje się z dokumentami tekstowymi, jak działają linki, kolaboracja z innymi użytkownikami, wideo rozmowy i poświęcił też chwilę na zaprezentowanie myszki. Podkreślę, był 1968 rok. Na sali zgromadzonych było około 1000 osób. Wszyscy byli specjalistami w dziedzinie rodzącego się przemysłu komputerowego i wszyscy, kolokwialnie mówiąc, zbierali szczęki z podłogi. No, prawie wszyscy. Bo choć było to pierwsze publiczne zaprezentowanie systemu NLS, myszki itd., to byli ludzie, którzy nie byli przekonani, czy było to coś innowacyjnego. Douglas wspomina, że po prezentacji ktoś do niego podszedł i powiedział coś w stylu: ej, to nie było nic nowego, ktoś mi mówił, że widział coś takiego w NASA. Na co Engelbart odpowiedział z uśmiechem: tak, to nasz system. Po latach na prezentację zaczęto mówić matka wszystkich DEM. The research program that I'm going to describe to you is quickly characterizable by saying, if in your office you as an intellectual worker were supplied with a computer display backed up by a computer that was alive for you all day and was instantly responsive to every action you had, how much value could you derive from that? And every once in a while I would make a verbal faux pas. Like, what's an example? Well, like, the computer would be immediately responsive, I mean, see.
Myszka nie była jedynym innowacyjnym akcesorium pokazanym przez Douglasa. Zaprezentował on też obecnym na sali Corded Keyboard, czyli malutką klawiaturę, która wspomagała pracę z klawiaturą i myszką. Chyba najlepsze polskie tłumaczenie to klawiatura akordowa. Klawiatura akordowa używana przez Douglasa zastąpiła testowany wcześniej tzw. keyset, który pełnił dokładnie taką samą rolę. Wariacje tych urządzeń są właściwie używane do dzisiaj i sam z takiej wariacji korzystam. Shuttle Express. Jest to manipulator, który wspomaga pracę z edytorami wideo, ale w zasadzie to działa on ze wszystkimi programami, wystarczy je sobie skonfigurować. Ot, jest to urządzenie, które jedynie wspomaga myszkę i klawiaturę, wymagając przy tym zapamiętania, jakie funkcje zostały przypisane pod poszczególne przyciski. Nie tylko to, co zostało pokazane, robiło wrażenie na uczestnikach konferencji, ale też sposób, w jaki zostało to pokazane. Ludzie z ARC specjalnie na tę okazję wypożyczyli projektor od NASA o nazwie Eidophor. Był to bardzo zaawansowany projektor i pozwolił zespołowi wyświetlić na dużym ekranie to, co wyświetlało się na monitorze Douglasa. Zdaje się, że nikt wcześniej czegoś takiego nie zrobił. Okazało się też, że nie do końca zespół ARC mógł pokazać to, co pokazali. Otóż jako iż byli w części finansowani przez ARPA, to nie mogli bez pozwolenia dzielić się odkryciami i pokazywać gotowe rozwiązania publicznie. Panowie wspominają. If something had crashed and been a faux pas, and somebody went and complained to ARPA about, hey, this mess coming up there like that, and ARPA would say, what presentation? Exactly. Because the guys there knew we were going to do it, but they say, look, I can't authorize that. Just don't tell me. This was a bootleg operation. It really was. Całą prezentację możecie obejrzeć sami, do czego Was gorąco zachęcam. Pewnie nie każdy wytrzyma godzinę i 40 minut, ale warto chociaż rzucić okiem. Link w opisie. Dzisiaj w wielu miejscach znajdziecie opis całej operacji, również od strony technicznej. Ja nie będę aż tak bardzo zbaczał z głównego tematu. Dodam jeszcze, że wiele lat po prezentacji Engelbart powiedział, że to cud, że nic się nie zawiesiło. Just kind of a miracle that nothing crashed. Did crash. And we built in an extremely fast recovery system so that if the program crashed, it would actually analyze the data files on the drum, fix errors, and come back up and do it at an amazing speed. And if you take the 68 film and you go through it one frame at a time, you can find one frame in that film where it shows that the application crashed during Doug's demo. We'll do that. So it was down for a 24th of a second, and it came back. He never told me, at least I don't remember it. Prezentacja z 1968 roku była szczytem kariery Douglasa. Jednak choć pokazano rzeczy przełomowe, to tak naprawdę nic z tego nie wynikło, przynajmniej w latach bezpośrednio po niej. Rzecz w tym, że zespół ARC tak bardzo wyprzedził swoje czasy, że nawet specjaliści obecni na sali traktowali to wszystko jako pieśń przyszłości, coś absolutnie nieosiągalnego. Pojawiły się też głosy zwątpienia, głównie pod kątem systemu NLS. Był bardzo nieintuicyjny i wymagał od użytkownika nauczenia się wielu poleceń, bo co warte podkreślenia, czego jeszcze nie powiedziałem, myszka w NLS była używana tylko sporadycznie, głównie w edytorze tekstowym. Wyobraźcie sobie Windowsa, w którym myszka działa tylko w Wordzie. W sumie, jakby się nad tym zastanowić, to nie było to nic dziwnego, bo przecież w czasach Norton Commandera tak to właśnie wyglądało, czyli obsługa systemu z poziomu klawiatury, a myszka tylko w edytorach tekstowych czy grach. W zespole ARC zaczęto podważać dowództwo Douglasa, a w szczególności jego sposób zarządzania, który był realizowany w ramach tzw. bootstrappingu. Część zespołu fundamentalnie nie zgadzała się z wizją Engelbarta, wedle której nikt w domu nie posiadałby komputera, a jedynie terminal. Ci, którzy uważali, że przyszłością są domowe komputery, odeszli z ARC i w zdecydowanej większości podjęli pracę w Xeroxie. Był wśród nich English, jednak panowie nie rozstali się skłóceni. To była bolesna rozłąka dla Englisha, który przed odejściem stoczył kilka długich rozmów z Engelbartem. Nie będę się zagłębiał w szczegóły powodów odejścia sporej części zespołu, ale jeśli chcecie poznać te szczegóły, to odsyłam was do książki What the Dormouse Said, autorstwa Johna Markoffa, z której pochodzi ten cytat.
może to jest dobry moment, aby coś wam wyjaśnić. Często odsyłam was do różnych książek i być może zastanawiacie się, skąd ja biorę te wszystkie książki. Zapewniam, że ich nie kupuję oraz że ich nie piracę. Więc skąd je mam? Otóż książki czytam z pomocą Archive.org, strony, którą znacie z usługi Internet Archive, dzięki której możemy oglądać strony internetowe, które już dawno nie istnieją. Archive.org prowadzi też bibliotekę, gdzie, tak jak w zwykłej bibliotece, możecie wypożyczyć książkę na określony czas. Jest to albo godzina, albo dwa tygodnie. Książki są udostępniane za darmo i jak na razie znajduję tam większość pozycji, których szukam. Dla przykładu, wspomniane przeze mnie książki w tym odcinku są dostępne w ramach wspomnianej usługi. Jeśli chcecie sprawdzić twórczość McAfee'ego, to też ją tam znajdziecie. Cały zbiór ma już ponad 2 miliony 600 tysięcy książek. Dlaczego ta usługa jest legalna? Bo działają na prawach biblioteki. Mogą pożyczać jedynie książki, które kupili. I jeśli ktoś wypożyczy daną pozycję, znika ona z dostępnej puli na godzinę albo dwa tygodnie. Często mają więcej niż jeden egzemplarz i łącząc to z faktem, że pewnie niewiele osób będzie chciało czytać stare książki o IT, to jest spora szansa, że uda się wam coś poczytać. Podsumowując ten wątek, jeśli zainteresuje was jakaś książka, do której odsyłam, to istnieje duża szansa, że znajdziecie ją właśnie na Archive.org. Postaram się też umieszczać do nich linki w opisie. Wracamy do tematu, a skończyliśmy na tym, że od ARC zaczęli odchodzić ludzie. Pamiętacie, jak mówiłem o zmianie nastroju wśród naukowców odnośnie finansowania badań przez wojsko? Był to kolejny powód, bo głównym sponsorem badań Engelbarta była ARPA. Dodatkowo Douglas był podobno trudnym szefem, który nie przyjmował do wiadomości, że czegoś nie da się zrobić. Quite honestly, Doug was very difficult to work with during this period of time. Primarily because he wanted more than anybody could ever do. And he wanted all kinds of things implemented where there was no chance that we were gonna make it. Znana jest historia jednego programisty, Chucka Kirkleya, któremu Douglas kazał zaimplementować jakąś funkcję do systemu NLS. Młody programista po namyśle stwierdził, że nie da się tego zrobić, na co Engelbart odparł: nie obchodzi mnie to, zrób to. Programista odszedł z zespołu. Nasz bohater, choć był wizjonerem, to w swoich przewidywaniach przyszłości nie brał jednego małego, malutkiego czynnika pod uwagę – cen. Pomysły Engelbarta kierowane do zwykłego Kowalskiego, czy raczej Smitha, były drogie, bardzo drogie. W końcu wieści o tym, jak Engelbart kierował swoją placówką, dotarły do SRI. Zapadła decyzja o wchłonięciu laboratorium Engelbarta przez inne laboratorium, które działało w ramach SRI. A chwilę później postanowiono pozbyć się tego, co zostało z ARC. Nabywcą była firma Timshare. W 1976 roku firma przejęła własność intelektualną i dużą część naukowców, w tym Douglasa, dla którego, jak nie trudno sobie wyobrazić, był to bardzo trudny okres. W dodatku, w tym czasie spłonął jego dom. Timshare od razu zmieniło nazwę systemu z NLS na Augment i przystąpili do monetyzacji rozwiązania. Engelbart spędził w firmie wiele lat, zawsze na bocznym torze, i kiedy w 1984 roku Timshare zostało przejęte przez McDonnell Douglas, pojawiła się u niego iskierka nadziei, że w końcu jego nowe pomysły zostaną zrealizowane, ale nowi właściciele nigdy nie przyznali mu funduszy i nie przydzielili żadnego zespołu. Dwa lata później postanawia odejść z firmy i kolejne dwa lata później, w 1988 roku, razem ze swoją córką zakłada Bootstrap Institute, gdzie prowadził seminaria o swojej preferowanej metodzie prowadzenia firmy. Douglas zmarł 2 lipca 2013 roku na niewydolność nerek. Steve Wozniak, zapytany o Engelbarta przez dziennikarzy ABC News zaraz po tym, jak ukazały się informacje o jego śmierci, powiedział: bardzo go podziwiałem. Wszystko, co mamy w komputerach, można przypisać jego myśleniu. Dla mnie jest Bogiem. Jest rozpoznawany za mysz, ale tak naprawdę zrobił mnóstwo niesamowitych rzeczy związanych z interfejsami komputerowymi i sieciami. Prawdziwie mocne przemówienie po śmierci Douglasa wygłosił pan Ted Nelson. Pamiętacie, ten pan od hipertekstu. You don't need me to tell you. Douglas Engelbart was one of the greatest men of all time. But no one ever had such a soaring view of human potential as Douglas Carl Engelbart. And he gave us wings to soar with him, though his mind flew on ahead, where few could see.
Like Icarus, he tried to fly too far too fast, and the wings melted off. Let us never forget that Doug Engelbart was dumped by ARPA, Doug Engelbart was dumped by SRI, Doug Engelbart was snubbed by Xerox PARC, and for the rest of his working life, he had no chance to take us farther. Just as we can only guess what John Kennedy would have done, we can only guess what Doug Engelbart might have done had he not been cut down in his prime. Perhaps his notion of accelerating collaboration and cooperation was a pipe dream in this dirty world of organizational politics, jockeying and backstabbing and euphemizing evil. So I don't just feel like I've lost my best friend. I feel like I've lost my best planet. Link do pełnej wypowiedzi w opisie. Najbardziej rozpoznawalny wynalazek Douglasa, jakim była myszka, wcale nie przyniósł mu bogactwa w latach świeżości gadżetu. Choć miał patent, to zanim myszka zacznie być stałym wyposażeniem komputera, miną dziesięciolecia. W dodatku wtedy patent już wygaśnie, a nawet gdyby nie wygasł, to Engelbart i tak nie zarobiłby na wynalazku, bo myszki, które weszły do powszechnego użycia, nie łamały jego patentu, bo wykorzystywały kulkę zamiast dwóch kół. W tym miejscu powinienem wspomnieć o pierwszej kulkowej myszce. Do tej pory jak ognia unikałem przywołania jednego gadżetu, który wyprzedził myszkę o ponad dwie dekady – trackball. Już podczas II wojny światowej używano trackballi w stacjach radarowych. I tak wiele lat po wojnie, w 1968 roku, niemiecka firma Telefunken zaczęła udostępniać urządzenie Rollkugel, dosłownie tocząca się kulka, jako opcja dla terminala SIG-100. Pomysł na Rollkugel sięga roku 1965, kiedy to niemieccy inżynierzy wpadli na to, aby przekręcić trackballa o 180 stopni, dzięki czemu urządzenie sterujące, dedykowane do pracy w wieżach kontroli lotu, byłoby bardziej mobilne i istniałaby możliwość dodania go bez modyfikacji całej konsoli komputera sterującego. Co ciekawe, firma Telefunken nie złożyła wniosku patentowego, bo doszli do wniosku, że jest to zbyt trywialny pomysł, aby go opatentować. Dodam jeszcze, że choć Engelbart nie dorobił się na patencie, to zamiast tego otrzymał wiele nagród pieniężnych za swój wkład w rozwój komputerów. W jednym przypadku otrzymał nagrodę pieniężną opiewającą na $500,000. A jak potoczyły się losy Billa Englisha? Jego kariera zawodowa wydaje się być bardziej stabilna niż Douglasa. Po odejściu z ARC zaczął pracę w Xeroxie, dokładnie w Xerox PARC, czyli Palo Alto Research Center. Tam pracował m.in. nad ulepszeniem projektu myszki, a tym ulepszeniem była kulka. Gotowy produkt był częścią komputera Xerox Alto, komputera, który realizował wizję Engelbarta, ale był mniejszy i zdecydowanie bardziej dostępniejszy. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że Alto realizował wizję Engelbarta w lepszy sposób niż system NLS, bo system operacyjny przygotowany dla Alto był pierwszym systemem z graficznym interfejsem użytkownika. A to oznacza, że myszka nie była tylko dodatkowym akcesorium używanym sporadycznie. This is an experimental office system. It's in use now at the Xerox Research Center in Palo Alto, California. Soon, Xerox systems like this will help you manage your most precious resource, information. Anything else? Flowers. Well, what flowers? My anniversary. I forgot. GUI w Alto było wielką innowacją i nie brakowało głosów, że jest to przyszłość komputerów. Co warte podkreślenia, premiera Alto miała miejsce w 1973 roku. Czyli dopiero za dwa lata na rynek trafi układ 6502, który będzie sercem m.in. dla C64, a procesor Intela 8086 pojawi się na rynku w 1978 roku. Dodam jeszcze, że pierwszy komputer z GUI, który trafi do masowej sprzedaży, czyli Apple'owy Macintosh z systemem 1, miał premierę 24 stycznia 1984 roku, a pierwsza wersja Windows pojawi się dopiero w 1985. Tak bardzo Alto ze swoim GUI wyprzedziło czasy. Niestety zestaw nie sprzedawał się najlepiej, a Steve Jobs podsumował ten utracony potencjał słowami. Xerox mógł rządzić całą branżą komputerową. Mógł być IBM-em lat 90. Mógł być Microsoftem lat 90. Skoro już przywołałem obu panów od nadgryzionego jabłka, to wtrącę jeszcze małą ciekawostką. Otóż Apple nabyło licencję od SRI na projekt myszki.
Finalnie z niego nie skorzystali i wybrali myszkę kulkową. Myszka miała być częścią ich komputera Lisa, ale z jakiegoś powodu Jobs uparł się, aby Gryzon miał tylko jeden przycisk. A co na to twórcy oryginalnej myszki? Well, it wasn't very long before we started building the three button. I mean, obviously, very clearly you needed more buttons. It'd be useful to have. A person could manage more buttons easily. So why, Mr. Jobs, how can you say that? That was one of the greatest mistakes in product history, I think. Yeah, me too. Wracając do pana Billa. W 1989 roku zmienił pracodawcę na Sun Microsystems, gdzie zajmował dyrektorskie stanowisko i po kilku latach przeszedł na emeryturę. Zmarł 26 lipca 2020 roku. Każdy słyszał pewnie historyjkę, że Bill Gates zgapił pomysł na GUI od Jobsa i spółki, a ci z kolei skopiowali pomysły Xeroxa. Jak widzicie, historia jest bardziej skomplikowana, a jej początki sięgają artykułu z 1945 roku. Jak wspomniałem na początku, historia myszki to w dużej mierze historia rozwoju graficznych interfejsów użytkownika, a nawet internetu, i trudno byłoby opowiedzieć o jednym, nie wspominając o reszcie. Warto też dodać, że droga myszki do naszych domów nie była prosta. Kiedy w latach 80. producenci coraz częściej zaczęli oferować zestawy komputerowe z myszką, to większość użytkowników uważała gadżet za zabawkę i wolała zostać przy klepaniu komend. Podobno gry dodane do Windowsa miały na celu nauczyć użytkownika korzystanie z myszki i funkcji interfejsu użytkownika. Najlepiej widać to na przykładzie gier karcianych, gdzie nie tylko trzeba w coś wycelować, ale też kliknąć i przeciągnąć w odpowiednie miejsce. Gry komputerowe miały zdecydowanie duży wkład w rozpowszechnienie gryzonia, w szczególności przygodówki point and click, na przykład firm takich jak LucasArts, którzy dali nam takie hity jak seria Monkey Island i Indiana Jones, czy Cocktail Vision, czyli firmy, którą znamy przede wszystkim z serii gier Goblins, oraz... Chwila. Czy wydana w 1989 roku gra Emmanuel odnosi się do tej Emmanuel? Tak. W dodatku została zrobiona przez tę samą panią, która stworzyła serię Goblins. Pamiętacie Emmanuel? Część z was na pewno pamięta, ale statystyki YouTube podpowiadają mi, że duża część widzów może nie wiedzieć, kim była Emmanuel. Więc pozwolę sobie na mały off-topic. Otóż była to seria filmów romantycznych, jeśli oglądało się je na TVP, lub erotycznych, jeśli leciały na jakimś RTL-u, albo pornograficznych, jeśli widz zdecydował się na kasetę VHS. Wiele aktorek wcielało się w rolę Emmanuel i byłem przekonany, że u nas największą popularnością cieszyły się przygody tzw. czarnej Emmanuel, granej przez aktorkę Lauren Gemser. Jednak znajomi wyprowadzili mnie z błędu, twierdząc, że oglądali tylko oryginalną serię francuskich filmów. Filmy pod sztandarem Black Emmanuel były bowiem włoskimi, nielicencjonowanymi podróbkami. Widać to już po tytule, gdzie brakuje jednego M. A oryginalna francuska seria była ekranizacją powieści pisanych przez Emmanuel Arsan. Choć po latach okazało się, że to prawdopodobnie jej mąż pisał te książki, jeśli widzieliście chociaż jeden z filmów, który powstał na ich bazie, to nie trudno będzie się wam z tym zgodzić. Ja zostanę przy podróbkach. Mój ulubiony to Emmanuel w Bangkoku. Fabuła opowiada o... Okej, może innym razem. A na dokładkę dla tych z was, którzy mieli okazję oglądać Emmanuel w latach 80. czy 90., mam bonus. Otóż powstała cała seria filmów science fiction zatytułowanych Emmanuel w kosmosie. Serię otwiera film Emmanuel Królowa Galaktyki. Nie odważyłem się, ale jeśli ktoś oglądał, to niech da znać. Z drugiej strony, wiadomo, że nie dla fabuły oglądało się te filmy, tylko dla dobrej muzyki. Ręka do góry, kto spodziewał się Emmanuel w materiale z historią myszki. A jeśli zastanawiacie się, dlaczego mówię o jakimś filmie rozbieranym z lat 70., to odpowiedź jest prosta. Mój tok myślowy działa trochę tak jak w tym odcinku South Parka. Link do konkretnego, dłuższego kawałka umieszczam w opisie. Drama student. Students at colleges usually have bicycles. Binary. It's binary code. A tak naprawdę, to jest ten największy blok humorystyczny, który usunąłem z materiału o McAfee'm.
Zgodzicie się, że nie pasował tam, tutaj pewnie też nie pasuje, ale obiecałem wykorzystać to, co skasowałem z tamtego materiału, co właśnie uczyniłem. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy pomogli mi z cytatami w tym odcinku, a jeśli wy czujecie się na siłach i chcecie przeczytać jakiś cytat w moim następnym materiale, to zapraszam do kontaktu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.